Cześć, z tej strony Mateo, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku CS-a z widzami. Tak patrzę i chyba wam się podoba ta seria, także kolejny odcinek będzie już wtedy, gdy dobijecie pod tym odcinkiem 3,5 tysiąca łapek w górę. Nie dobijecie to w niecałą dobę, a jeżeli ktoś chce ze mną zagrać, to zapraszam do linku w opisie, ponieważ tam jest mój profil. Graj już z tymi widzami! Ty normalnie się przywitasz, co nie? No, ja się normalnie przywitam. Normalnym głosem. Normalnym głosem. A on później mówisz, a tutaj ze mną nikt. Dobra, a więc dzień dobry wszystkim z tej strony Mateo, witam bardzo serdecznie w CES-ie, dzisiaj za mną jest nikt. Elo! Okej, a więc to jest Maciek. Maciek Pygames. Tak, kiedyś nagrywaliśmy filmik, pewnie go dobrze pamiętacie, bo ma prawie no, blisko 150... No, ale się chyba nie udał. Się udał, on jest na YouTubie. Nawet nie wiesz... Ja nie oglądałem. On ma 150 tysięcy wyświetleń, gościu. Aha. Dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie znowu For Fun, mapkę 1 na 1 z Wizem. Ten Wiz już był u mnie na kanale, oczywiście, ale postanowiłem, że znowu go wezmę z racji tego, że sporo z nim gram ostatnio. To teraz ty coś możesz powiedzieć. No. Dokładnie tak. Powiedz, no wszystko praktycznie o tobie już wiemy. Gdzie mieszkasz, numer domu, ulicy, bloku, także jakbyś nie poprosił teraz o łapkę w górę. Nie, ja nie mieszkam bloku. Ale wiem, jaki blok jest obok ciebie. Także musisz teraz poprosić o łapkę w górę, a jak nie poprosisz, to ja podam numer twojego domu. Okej. Okay. Szybko. Tu musisz poprosić teraz szybko łapkę w górę, widzów. Ja bym powiedział 3210. 3210, ale musisz poprosić. Albo 5000. Musisz poprosić. Poprosić. No 5000, proszę. Ale, o dobra, proszę. To teraz wszyscy zostawiają. Jak Maciek prosi, to... Nie może... A, jeszcze mam takie zasady ode no, mnie, dawaj. Dla widzów, Mateo. No, dawaj, dawaj. Pierwsza zasada, zasubujcie mój kanał i Mateo. Dokładnie tak. Zlajkujcie wszystkie filmy Mateo i mój na moim kanale też. Dokładnie. A ja wam tak powiem, jest takie rozszerzenie Chrome, które się nazywa Auto Like. Jak je zainstalujecie, to pod każdym moim filmem automatycznie jak wejdziecie, to od razu wam się zostawi like, także... Polecam. O, easy matchik będzie chyba. Ostatnio powiedziałeś kawał, który był całkiem śmieszny, to teraz może znowu powiedzieć jakiś kawał, jak pamiętasz. Nie pamiętam. Pamiętasz? A no, zwiń się kulkę i powiedz, jestem oseskiem. Jestem oseskiem! Jestem oseskiem. Za to ty ja znam dobra. Kawał, teraz widzowie posłuchajcie, ja opowiem teraz kawał. Otóż tak, jest taka pani, jedzie sobie samochodem i nagle tak się zatrzymuje, patrzy, kurde, coś cieknie, nie? Spod silnika coś cieknie. No. Więc mówi sobie, kurde, pojadę do mechanika, sprawdzę, co to jest, bo to może być benzyna, podpalę się i co wtedy? Wylecę w kosmos, tak? Aha. Więc jedzie sobie do tego mechanika i mechanik mówi, to jest olej. Olej? Nie, czekaj. Tak to było? Pani przychodzi do mechanika i mówi, proszę pana, coś mi cieknie. A pan mechanik mówi, to olej. A pani mówi, to olewam. No, to teraz ja wszyscy mogą mogę. Napisać. Teraz wszyscy mogą napisać w komentarzu ha, ha, ha. O, ktoś tu jest na szorcie. Rzucę granata. Może go zabiję. Panie! No, dziękuję. Zaraz puściłem bąka. W ogóle ty fajne tematy poruszasz. Przed odcinkiem, nie? Ja mówię, ej, hej, mogę z tobą nagrać? On takie, no, tylko mi się trochę majtki spociły. O Boże. No to nieźle. To powiedz, gdzie teraz idziesz? No, to jest śmieszne. A może kiedyś będzie challenge u mnie kanale? Od Cibera 1 do Golembala, Eita. Aha, i jeszcze informacja dla tych widzów, którzy mnie tak troszeczkę mniej lubią. Ogólnie to tak, powiem tylko tyle. Jak komuś się nie podoba, nie mój skill, prawda? To po prostu zamiast mnie wyzywać, to po prostu nie piszcie, że nie potrafię grać, tak? Tylko po prostu wyłączcie ten filmik. No, albo olewajcie ten filmik, jak chcecie. No. Tak, dokładnie. Olejcie to, jak pani olała. Nie rozumiem ludzi, jeżeli mi się coś nie podoba, to ja tego nie oglądam, więc jeżeli na przykład ci się coś nie podoba, to nie pisz wiesz mi... To, ja ci wierzę, że... Ja bym powiedział, że nie kupujesz subów. No, też bym tak powiedział ogólnie. No, ja bym powiedział za to, że... Ale się przyznałeś, czy to... Nie wiem. No się przyznałem, że nie kupuję subów. Nie da się kupować subów na YouTubie.
To jest tak, jak ja bym kupywał dla ciebie hamburgery. A przecież nie mogę ci kupić hamburgeru, bo nie wiem, gdzie mieszkasz, tak? Mhm. To jest dokładnie tak samo. No. Dokładnie tak. Noscope. Patrz, teraz będzie noscope. Tak. O kurde, Bela, to może jednak nie. Kurde, no! Kurde, no. Dziękuję, 7-0. Dziękuję. Je, to ja też dziękuję. Że kiedyś robiłem opening, ale nie robiłem odcinków kiedyś, nie miałem kanału kiedyś, no. I... No, a kiedyś też nie miałem kanału. I ja zrobiłem opening i mi się takie gówniane skiny. Okej. Ogólnie... Aha, to już zwycięzca, tak? Mam ogólnie podkładkę pod myszkę... Mam ogólnie podkładkę, która ma wymiary 90 cm na 45, także jest spora. I powiem szczerze, że od razu lepiej mi się gra, no serio. Bo wszystko można jakby precyzyjniej na myszce zrobić. Mi się zrobić. Też gra, ale ja jestem przyzwyczajony do małej. Trochę. No, ale ja zawsze szerowałam myszką po biurku. Myszką tak, a po czekaj, czekajcie. Widzowie, Mateo, będzie w linku opisie po Mateo filmem, że będzie, jakie wygląda moje krzesło. Ja podam Mateo link i sobie skopiuję i sobie da do opisu filmu. Jakie mam teraz nowe krzesło. No. Dla gracza. No okej. Okay. Ja ogólnie wczoraj bym sobie w galerii widziałam na przykład zegarek za 45 tysięcy złotych, nie? No. Można i tak. Znaczy nie wiem, kogo to interesuje, ale widziałam. Dużo rzeczy widziałam. A wiesz, mój kolega Piotr jak ma też Golda w CS-ie? Golda ma. O, Golda ma w CS-ie, super. No weź, bo jest bomba na A. Bomba dotyka. Walka full auto. Przegrałem. Ty mieszkałeś kiedyś jakoś długo w innym kraju, bo masz taki akcent dziwny, jakbyś mieszkał, nie wiem, we Francji, w Niemczech. Coś no. takiego, nie? Albo ze Wytujci, no. A więc no ja już bardzo dużo mówić po angielsku, już umiem. No my friend, no my friend. Kurde, czemu ja skoczyłem? Co ja zrobiłem? 5 maboni. Co ja zrobiłem? Ej, możesz wyjść, bo ja nagrywam fajny filmik na YouTube'a, który będzie fajny. O, wyszedł. Ale ciągle chodzisz na B, więc mogę ci łatwo rozpracować. Będziesz martwe oczy miał. Tak. Swoją drogą ostatnio widziałam, jak policja potrąciła tego kota. Nie potrąciła, tylko przyjechała. No. Bo zaparkowała... A, ale będzie obrazek na ekranie. Jaki słodki, piszą w komentarzu, jaki słodki mój kot! Ale ja nie chcę masz tego tak tyle ten montować, no. Obrazek... No. Dobra, możesz mi podacać tego kota, ale wiesz, żeby później nie było... Ale wysłałem ci na Skype'ie. A, dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy kogoś to będzie interesowało, jakiego masz kota. Chyba, że dziewczyny, ale... Nie, to nie jest dziewczyna, to jest chłopak. Ale znaczy, w sensie, że dziewczyny to może interesować, jakiego ty masz kota. Bo na przykład mnie to tak średnio interesuje, bo moje koty teraz linieją i jak je... A wiesz co, ja nie lubię, że... Ja bardzo kocham koty niż psy, bo wiesz, bo mój brat ma psa o i kurde. Tak na mnie skacze, aż mi skoczył na mojego siusiaka. Co bolało? Bo one gryzł mnie kiedyś. O kurde. I co, ugryzł ciebie? No, ugryzł. Odgryzł no, ci orzeszki? Nie. To po prostu mi skoczył na siusiaczka, ale bolało. No, okay. Ja jeszcze mam moją pupcię. Super. Patrzę, że ty się nie wstydzisz gadać o takich tematach. Ja bardzo nie lubię trochę psów, ale troszeczkę kocham. No dobra, weź, bo ty tak... Gadasz ciągle i gadasz. I ja nic nie gadam, a ty ciągle ze mną wygrywasz. Jest, w końcu. Ja nie będę brał twojej awki. Twoja awka jest bardzo pechowa. Pechowa. Ja ze wszystkimi. No tak, ja z wszystkimi youtuberami gram. Z Rezim grałem w CS-a z Blowem. Tylko Blow to strasznie słaby jest w CS-a. Blow? No. No. Nie ma rangi, Blow. Nie ma rangi, to ci umiał rang. No. Chyba jakoś tak mówiło chyba. No my nie, friends. Nie grałem. No my friends. Troszkę ciebie obszukałem. Jak mógłbyś? Wiesz, jestem youtuberem. Ale to dziwnie brzmi z ust 14-latka. Jestem youtuberem. Jestem twórcą. Tfu! No, jestem twórcą przez wielkie tfu. Jestem youtuberem.
Tak, jestem twórcą przez wielkie tfu. Ej, nastolatek youtuber. Jestem twórcą przez wielkie tfu. Takie tfu, że opluję ten swój popfilter, taki duży, o. Dobra, wiesz co, bo to mi się tak wydaje, że pod tym odcinkiem może być mało wyświetleń. Wiesz co, zrób? No. Zaśpiewaj sobie piso. Wiesz co, ja bym powiedział. No. Dawaj, ty z czego się wstydzisz? I tak ci nikt nie zna. Ja się trochę wstydzę. A czego? Przecież... A, jeszcze trochę się cygam, no. Aha. Cygam. Jestem cygarem. A też się trochę cykam, jak mnie mama pyta z rosyjskiego. Ej, czemu się zablokowałem? Nie fair. No ale jak mogłeś mnie zablokować? Ogólnie taka ciekawostka, moja mama mnie uczy rosyjskiego, więc trochę przypał. No serio, bomba jest na B. A nie, bomba jest na A. Ale mnie zrobiłeś w konia troszkę, ci powiem. Tak, tylko troszkę. Ty się uczył mnie. No ty się uczył mnie, no. Ale tamten meczek wygrałem... dwóch osób do teamu mojego. Jak ty zrobiłeś, no? No normalnie, haksuję sobie, dostałem wagbana. Nie haksuj, no. Coś mi wlazło do oka. A wiesz co, jakiś youtuber, nie wiem, jakoś ma 9 lat. 9 lat, no to prawie no, tyle co ja. Ale ma 200 subów. I mi oszukał, że wygrałem skina do USP, wiesz, fioletowy skin do USP-ka. No. I on mnie oszukał, no. No widzisz. No dlatego ja nie robię giveawayów. No. Bo ja nie oszukuję ludzi, nie. No. Dziękuję bardzo za gierkę. Możesz pozdrowić rybkę, kota, psa. Kogo tam jeszcze chcesz? Pozdro mojego kota. No. To co tam jeszcze powiesz ciekawego? No. No nie, zareagowało mi coś. Dobra, a więc życzę wam miłego poranka, dnia, wieczoru, nocy, w zależności kiedy mnie oglądacie. Trzymajcie się i cześć, pożegnam się nogą, będzie oryginalnie.